Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku sobie w końcu polecimy, bo też dawno nie było żadnych lotów, a polecimy sobie bez widoczności, polecimy sobie wedle zasad IFR, czyli Instrumental Flight Rule, czyli po prostu będziemy posługiwali się naszymi instrumentami nawigacyjnymi, żeby dotrzeć z jednego lotniska do drugiego. Także w ogóle nie będziemy się opierali na widoczności terenu. I w tym celu posłużę się podręcznikiem Flight Gear. Wejdźmy sobie do SourceForge'a, do portalu SourceForge Flight Gear. Poszukajmy sobie projektu Flight Gear i odpalmy sobie w pliki. Tu możemy sobie wybrać release 2023 albo unstable. Nie ma to znaczenia. Tu mamy manual, tak? Mamy katalog z podręcznikiem Flight Gear. Weźmy sobie wersję polską. Ona tu za chwilę się powinna nam pobrać. Tu mamy rozdział 10. 7, 8, 9, 10. Poradnik lotów przełajowych IFR. Ja sobie wykonam właśnie lot, który jest opisany tutaj w tym podręczniku, w tym poradniku. Jest to lot tutaj z lotniska Reed Hillview do lotniska Livermore. To są lotniska w Stanach Zjednoczonych. I tu mamy bardzo fajnie i dokładnie opisany cały przelot oraz to, jak używać radionawigacji. Tutaj właśnie VOR1, VOR2, ADF i to sobie wszystko zobaczymy w tym odcinku. Także przejdźmy do symulatora. Wybierzmy sobie samolot jako Cessna 172P, lokalizacja. Tutaj naszą lokalizacją będzie właśnie Reed Hillview, czyli to jest Kotikao KR Hotel Victor, Kilo Romeo Hotel Victor, Enter. Dobrze, mamy to lotnisko, wybierzmy sobie pas 31 prawy, możemy też wybrać lewy, w sumie to nie ma znaczenia, ale wybierzmy, żeby to był 31. To nawet nie mamy parkingów, ale dobrze. Dobrze, dajmy, lećmy. Dobrze, także jestem wczytany, także najpierw zobaczmy sobie pogodę, ustawmy sobie odpowiednią pogodę, tak żebyśmy nic nie widzieli. Pogoda, tak, tu mamy teraz live data, czyli rzeczywisty metar. Zmieńmy to sobie na pogodę typu kategoria pierwsza minimum, czyli to jest pogoda do lądowania wedle przyrządów, do lądowania ILS w kategorii pierwszej. To też oznacza widoczność ograniczoną do 800 metrów, tak jak tu mamy w metarze podane. Dajmy apply. OK, widzimy tą pogodę. Jest czytana i rzeczywiście mamy ograniczoną widoczność i o to nam chodziło, żebyśmy nic nie widzieli za bardzo, jak będziemy w powietrzu. Tutaj wedle poziomu trudności możemy sobie ustawić taki wiatr, jaki mamy teraz. To jest dosyć silny wiatr, 15 węzłów. Dla ułatwienia możemy sobie tutaj troszkę to zmienić. Dajmy sobie manual input i ja sobie ustawię kierunek wiatru 255, a to jest kierunek też podejścia do lądowania w Livermore. Także ustawię sobie od razu wiatr, tak, czy lądowanie pod wiatr sobie ustawię i zmienię też siłę, prędkość wiatru, damy sobie 0,3. Po prostu 3 węzły sobie damy, tylko wiatr troszkę mniejszy, żeby ten wiatr nie miał tak dużego wpływu na naszą nawigację. Skupimy się bardziej już tutaj tak na działaniu worów i ADF-ów, bez tutaj takiego wielkiego przejmowania się wiatrem. Ale oczywiście później dla treningów możemy sobie tą siłę wiatru zwiększyć. Dobrze, dajmy tutaj apply i mamy to wczytane. Także pogodę mamy załatwioną. Zobaczmy sobie jeszcze paliwo. Jak włączymy sobie baterię, to paliwa jest niewiele. Tak, więc dajmy sobie wyposażenie, paliwo. No, wlejmy sobie troszkę więcej paliwa, chociaż lot będzie krótki. Bardzo dobrze też, że to jest właśnie krótki lot. Dlatego, że tak, przećwiczymy wszystkie właśnie instrumenty bez tam potrzeby latania godzinami. Dobrze, ja teraz uruchomię samolot. Że tak, bateria, alternator, światła, beacon i zwiększę sobie troszkę ciąg. I skrowniki na oba. Troszkę wstrzyknijmy paliwo, może ze 4 razy. Dobrze, pewnie myślę, że nikt się nie kręci obok śmigła i wciskam sobie klawisz S i zwiększam mieszankę. Dobrze, silnik zaskoczył.
tak utrzymam sobie może 1000 obrotów silnika. Około, dobra. Włączmy nawy, włączmy stroby, światło lądowania. I włączmy awionikę. Autopilot tutaj nam się włącza, bardzo dobrze. OK, autopilot przetestowany i włączony. Ja tu mam powyłączane radia i wszystko. Tutaj sobie tymi pokrętłami włączamy cały ten stos radiowy pierwszy. Z tym, że ja tu widzę, że mam odwróconą kolejność, znaczy rolkę myszy, myszka, odwrotność, OK, wyłączona. Włączmy sobie głośność nawów, włączmy radio drugie i głośność dla nawów. Włączmy tu sobie też ADF-a tym pokrętłem i tak samo głośność też regulujemy tutaj. Tutaj włączmy sobie DMI włączone i transponder dajmy sobie w pozycję ON. No squawka nie mamy, bo nie będę się tutaj w tym locie komunikował. Mamy Red Griffina, nie będę się tutaj przejmował w ogóle ATC, może sobie tam ustawmy jakiś squawk losowy. Po prostu skupmy się na czystej nawigacji. No i teraz tak, jak będzie wyglądał nasz lot, to właśnie zobaczmy sobie w podręczniku, chociaż tutaj jest mapa przekręcona, dlatego ja tutaj sobie dam pomoc, dajmy sobie pomoc w przeglądarce, Firefox, OK. Dajmy sobie ten complete manual. No tu mamy taki surowy FTP, ale to dlatego, że jest to wersja deweloperska jeszcze. Normalnie byśmy mieli taki ładny interfejs. Bierzmy sobie PL i getstart.pl. To jest ten sam podręcznik co ten PDF, tylko to jest w wersji HTML-owej. A dlatego to uruchamiam, zaraz wam pokażę. Weźmy sobie podręcznik rozdział 10. Bo tutaj mamy tą mapkę całą pokazaną, taką dużą i nie jest ona przekręcona o 90 stopni. No i tak będzie wyglądał nasz lot. Tutaj pokazano zieloną kreską, zielonymi liniami. Wystartujemy sobie z tego lotniska, a tu jest nasze lotnisko docelowe. Pierwsza rzecz to dostroimy się do wora. To będzie nasz główny wor, na którym będziemy się opierać. Wor w San Jose. I będziemy sobie lecieć radialem od tego wora, radialem 009. Tutaj jak widać, tą zieloną tutaj kreską. I tu mamy częstotliwość tego wora, to jest 114. To jest w ogóle cała ramka poświęcona temu worowi. Jest częstotliwość tego wora, jest nazwa, jest skrócony kod jako Sierra Juliet Charlie i kod Morsa. To ta mapka jest troszkę niewyraźna, bo tutaj jest rozdzielczość słaba tej mapki, ale jeżeli chcemy, możemy się też posłużyć Sky Vectorem. Tu idziemy w Charts i wybieramy tutaj strefę San Francisco. I tutaj też jest ta mapka, o tutaj mamy... Tak, tutaj mamy nasze lotnisko startowe w Reed Hillview. Tu mamy nasze lotnisko docelowe w Livermore. A tu jest nasz WOR, właśnie San Jose, częstotliwość 114.1 i tak dalej, i ID i kod Morsa. I tak właśnie oznaczone są wory na mapkach. Tu mamy też o kilka innych worów. To jest na przykład takie duże niebieskie koła, to są właśnie wory. Tu mamy ikonkę wora razem z NDB. Tu mamy taką kreskę pokazaną na 0, co oznacza magnetyczne 0, tak? Kierunek magnetyczny na północ. I jak sobie też zobaczymy legendę takiej mapy, to też zobaczymy, jak takie różne pomoce nawigacyjne są oznaczone na mapach. W ten sposób jest oznaczony zwykły WOR, czy też powiedzmy sam WOR, takim sześcianem z kropką. Tak jest oznaczone DME, to jest specjalne urządzenie, które będzie nam służyło do pomiaru odległości do WORa. I jeżeli WOR jest sprzężony z DMI, to te dwie ikonki, że tak powiem, nakładają się na siebie, więc mamy kwadrat i sześciokąt razem połączony i to jest WOR DMI. No i mamy jeszcze specjalny WOR, który się nazywa WORTAK, czy też TAKAN, tak? To jest tam WOR militarny. A tutaj mamy oznaczenia NDB, czyli Non-Direction Radio Beacon, a tu mamy połączenie NDB z DMI, czyli też z mierzeniem odległości na przykład. I tu mamy naniesiony jeszcze kwadrat na takiego NDB. No tak wyglądają oznaczenia. Dobrze, przejdźmy do naszej mapy. Więc ja nastawię sobie częstotliwość teraz 114.1 dla wora pierwszego. Więc nastawiamy 114.1. Aktywujmy to teraz. Tak, zobaczmy, że aktywował mi się ten WOR.
Jak widzimy, że igła mi odeszła w prawo. Włączmy jeszcze mapkę i tutaj na mapce też widzimy na niebiesko, na jasno niebiesko, że ten wór jest aktywowany. I też co ciekawe, widzimy kołem zasięg tego wora. I też widzimy tą kreską poprzeczną, to jest radial, jaki sobie wybieramy tutaj pokrętłem Omni Bearing Selector. No i dajmy na przykład tak, że jeżeli jesteśmy tu, czyli jesteśmy do radiolatarni, ustawmy sobie tak ten radial, żeby igła wskazywała, dokładnie była w pionie. O. No, to jest mniej więcej ten radial. Możemy go odczytać, że to jest 277, albo tutaj z tooltipa na pokrętle, że jest 277. To oznacza, że jeżeli chcemy dolecieć do tej radiolatarni, do tego wora, to musimy dokładnie lecieć kursem 277 od naszej bieżącej lokalizacji. Więc to też ilustruje ta mapa tutaj we Flight Gear, że widzimy, że ten nasz radial rzeczywiście pokrywa się z pozycją naszego samolotu, no prawie że. No tu mamy taki skok po prostu, co jeden stopień, więc tak jest najbliżej. No więc teraz, jeżeli byśmy chcieli lecieć dokładnie do tej radiolatarni, to możemy użyć tego wskaźnika WOR1 w taki sposób właśnie, żeby nastawić sobie tak ten wskaźnik, żeby był idealnie pionowo. Ale to jest jeden sposób używania właśnie wskaźników WOR. A my chcemy lecieć troszkę inaczej. My chcemy lecieć od tego wora radialem 009, gdzieś tam bardziej na północ, więc ustawmy sobie radial 009. Więc kręcimy tutaj na... O, żeby była dziewiąteczka. Jest dziewiąteczka, jest radial 009. Tu też na mapie widzimy, jak ten radial nam się ustawił. I rzeczywiście jest to teraz radial 009. No i my chcemy teraz przechwycić ten radial, więc jak wystartujemy, to będziemy trzymali kurs pasa po prostu, aż w końcu dolecimy do tego radiala. Jak będziemy dolatywali do tego radiala, to ta pionowa kreska zacznie nam schodzić do środka. To będzie oznaczało, jak będzie idealnie na środku, to będzie oznaczało, że jesteśmy dokładnie na tym radialu. A to oznacza, że musimy zacząć skręcać, to nawet wcześniej, musimy zacząć skręcać na kurs 009, żeby później podążać tym radialem. I to sobie właśnie wykonamy później. Dobrze, tyle o worach. Ustawmy sobie dalej, co my tam mamy dalej. Dalej, jak zobaczymy tutaj na mapkę z manuala, z podręcznika Flight Gear, to tu mamy jeszcze dodatkowo dwa wory zaznaczone, takie pomocnicze, które dzięki nim będziemy się orientowali, w którym punkcie trasy jesteśmy. I takim pierwszym punktem będzie to skrzyżowanie. To jest skrzyżowanie chyba Mison. Żeby się zorientować, że jesteśmy w tym skrzyżowaniu, to posłużymy się tym worem w Auckland. I jak zobaczymy sobie na Sky Vector, gdzie mamy lepszą rozdzielczość, to tu jest też ten WOR Auckland, on się znajduje na tym lotnisku. Tu mamy ramkę WOR DME Auckland podpisaną i mamy częstotliwość 116.8. Stawmy sobie teraz, ale na NAV 2, no jest tu już 116 i dajmy sobie .8. Jest 8, aktywujmy to sobie. Widzimy też, że WOR zareagował. I ustawmy sobie radial, tak jak tutaj nam pokazali, 114. Tak, też mamy narysowany ten radial, 114 tutaj. I on się właśnie rzeczywiście krzyżuje. Krzyżuje nam się tutaj z radialem. No tutaj się krzyżuje, to jest radial 009, którym będziemy lecieli. I tu on się krzyżuje w tym punkcie. Więc ustawmy sobie 114, tak, 114 na worze drugim, dlatego że dostroiliśmy sobie do NAV 2, więc operujemy teraz na WOR 2, żeby ustawić 114. OK, jest 114. No i teraz jak będziemy lecieli, to będziemy utrzymywali już tutaj radial 9 względem wora pierwszego i jak na worze drugim ta igła środkowa nam się wyśrodkuje, to będzie oznaczało, że jesteśmy właśnie na przecięciu tych dwóch radiali, czyli dokładnie w tym punkcie. I wtedy będziemy właśnie mogli się zorientować, gdzie jesteśmy, że właśnie jesteśmy w tym punkcie. Tu mamy drugą pomoc nawigacyjną, drugie skrzyżowanie, które nas interesuje, to jest skrzyżowanie z worem Manteca. Niestety ten wor już tutaj nie istnieje. On został zlikwidowany, więc na tej mapie z Sky Vector go nie zobaczymy. Więc posłuchajmy się tutaj tą mapą. Tu mamy Manteca i mamy częstotliwość po prostu 116, więc ustawmy sobie jako standby, sobie ustawię 116 od razu. Jest 116.0. Niech sobie będzie na standby, tak? Później tylko się przełączymy tą częstotliwością na kolejnego wora. Oczywiście też powinniśmy sobie włączyć odsłuch takich worów, żeby być pewnym, że rzeczywiście dostroiliśmy się prawidłowo. Na przykład weźmy sobie ten wor w Auckland,
To jest ten wór drugi. Włączmy tu sobie audio na wora drugiego. I tu jeszcze w tej nowej wersji Flight Gear jest coś takiego, że mamy tutaj ten pokrętło głośności, ale je musimy jeszcze wycisnąć i robimy to trzymając klawisz Shift i klikając. No i widzimy dopiero nadawanie tutaj kodu Morsa i teraz musimy się skupić i odsłuchać te kreska, 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 kropka, kreska, kreska, kropka. Tak, i rzeczywiście zgadza się, tak? Kod Morsa jest potwierdzony. Więc ten wór jest prawidłowo dostrojony. Zobaczmy. Teraz na jeden sobie odsłuchajmy, też odciśnijmy. I teraz słuchamy tutaj z San Joe z kodu Morsa. Tak, zgadza się. Także to możemy odcisnąć, możemy wyłączyć nadawanie kodu Morsa. No i teraz dostrójmy sobie od razu ADF-a do naszej radiolatarni NDB. A to dlatego, że jak tu będziemy sobie lecieli dalej, jak już dotrzemy do tego punktu, to będziemy musieli tutaj skręcić na radiolatarnię NDB, gdzie posłużymy się właśnie wskaźnikiem ADF, który tam pokaże kierunek do tej radiolatarni. Na tych mapach już rzeczywistych ta radiolatarnia też nie istnieje. Została zlikwidowana, ona by się znajdowała mniej więcej gdzieś w tym punkcie, koło tej dużej czerwonej kropki. No ale już to też nie istnieje. No ten artykuł jest właśnie stary, więc on opiera się już tutaj na starej nawigacji trochę. Ale to nie szkodzi w naszych ćwiczeniach, żeby sobie poćwiczyć nawigację. Więc teraz tak, tu mamy informację w tym kwadraciku, że to jest punkt Reiga, ten NDB. Tu mamy częstotliwość 374. To nie jest dobrze może widoczne. Zobaczmy sobie to w PDF-ie, bo tu mamy też troszkę dalej już mapę podejścia do lądowania. O tutaj na stronie 172. I zobaczmy, że tu mamy ten punkt NDB, znaczy tą radiolatarnię i to jest właśnie Reiga i też mamy częstotliwość 374. I mamy też kodzik Morsa. Dostrójmy sobie zatem tutaj na ADF-ie 374, kręcąc tutaj dużym pokrętłem najpierw, żeby ustawić trójkę, teraz małym 74. Teraz aktywujemy tą częstotliwość standbyową i tutaj klikając frekwency jest aktywne 374. I tu mamy wskazówkę ADF-a, która teraz powinna nam wskazać kierunek do radiolatarni, ale jeszcze tego nie robi. Jeżeli ta wskazówka właśnie jest idealnie położona na wschód, idealnie pokazuje tak na prawo, to znaczy, że ADF jest nieaktywny. Jeżeli ta wskazówka w ogóle nie reaguje i zawsze wskazuje w ten sposób, to nie mamy sygnału z NDB. A to też dlatego, że to urządzenie, ten odbiornik ADF pracuje w dwóch trybach i w tej chwili jest w trybie anteny. Tu mamy napisane właśnie antena. Musimy aktywować ADF-a. No, teraz jesteśmy w trybie ADF. Widzimy, że wskazówka reaguje i zaczyna nam wskazywać kierunek, w jakim powinniśmy lecieć. Tutaj zauważmy, że to działa zupełnie inaczej niż wory. Tutaj mamy też tarczę, heading do pokrętło, ale jak ruszamy tą tarczą, to ta wskazówka w ogóle się nie zmienia. Ona po prostu zawsze wskazuje nam kierunek względem naszego samolotu. Bo tu mamy taki krzyżyk, który właśnie obrazuje nasz samolot. Tu jest po prostu tu mamy skrzydła i kadłub. No i tu mniej więcej widzimy, że musimy skręcić coś mniej więcej 45 stopni w prawo, tak? Tak na razie czytać. A jeżeli chcemy odczytać dokładnie, jaki to powinien być kurs w stopniach, to musimy sobie dostroić tarczę ADF-a do naszego obecnego kursu wedle żyroskopowego wskaźnika kursu. Tu jeszcze a propos kursów, powinniśmy też sobie sprawdzić, czy jesteśmy synchronizowani z busolą magnetyczną. Tak, ona wskazuje 310 i tu powinniśmy też mieć 310, jest 310, więc jesteśmy, tak, tutaj żyroskopowy wskaźnik kursu prawidłowo wskazuje kurs, więc teraz możemy dostroić naszego ADF-a też do kursu 310. Więc jak teraz ustawimy sobie na ADF-ie 310, stawmy sobie 310, o jest 310, teraz jest dokładnie 310 i możemy odczytać teraz dopiero kurs, jaki wskazuje strzałka, czyli wskazuje mniej więcej tam może 7 stopni. No więc w zasadzie moglibyśmy od razu chyba polecieć na tego ADF-a, bo jesteśmy na tyle blisko, że też mamy odbiór z tego ADF-a, ale no ale oczywiście posłuszmy się jeszcze, tak, zobaczmy jak wykorzystać wory, więc nie będziemy lecieli od razu na ADF-a. Na ADF-a właśnie polecimy dopiero od tego punktu, skierujemy się już dokładnie na ADF-a. No i wykonamy dalej procedurę podejścia, ale to sobie omówimy sobie już przy podejściu. Teraz jeszcze zobaczmy,
Może umówmy sobie dokładnie jeszcze ten panel ADF, bo jeszcze nigdy o nim nie mówiłem, bo dalej mamy jeszcze przycisk FBO. To służy do tego, żeby odsłuchać na przykład kod Morsa danej radiolatarni NDB, bo nie wszystkie radiolatarnie tam pracują tak samo, niektóre wymagają jeszcze tego dodatkowego trybu FBO, żeby odsłuchać kod Morsa, więc jeżeli nie słyszymy nic z ADF-a, możemy jeszcze posłużyć się tym BFO, żeby odsłuchać kod Morsa. Tu mamy frequency do właśnie podmiany częstotliwości i mamy jeszcze coś takiego jak fly, tu jest czas lotu. I to jest po prostu czas, który zawsze idzie do przodu od momentu uruchomienia zasilania w ADF-ie, czyli od włączenia tego przyrządu. Czyli jak wyłączę ADF-a, teraz dam off, to po prostu zresetuję ten czas. Dam jeszcze raz fly, tak. Widzicie, czas został zresetowany. Idzie mi od początku. Sekundy lecą od początku. I jeżeli damy jeszcze raz ten przycisk, to zmieni nam się tryb na elapsed time, czyli czas, jaki upłynął, i ten czas możemy zresetować. Możemy dać sobie reset tym przyciskiem i on się po prostu zeruje i startuje od nowa. I to jest taki nasz licznik, taki counter, minutnik możemy sobie w ten sposób włączyć, a ten czas fly, on sobie zawsze idzie do przodu. I co ciekawe, ten przycisk reset działa niezależnie. Możemy sobie być na gdziekolwiek, na przykład nawet na częstotliwości, dać reset i zawsze nasz elapsed time się resetuje. Więc tak to należy używać. Możemy dać właśnie frekwencję teraz, żeby wrócić do częstotliwości standbyowej. A dopiero jeszcze raz damy frekwencję, to podmieniamy częstotliwość. No i tu mamy wyłącznik i głośność, a tutaj nastaw częstotliwości. Także tak działa ADF, tutaj ten odbiornik. Zostawmy sobie tą częstotliwość 374 aktywną. No i tu mamy urządzenie DME, które służy do mierzenia właśnie odległości, na przykład do, głównie do WORA, ale też możemy mieć NDB z DME, więc wtedy i też do DME możemy mieć pokazany dystans. I tu mamy pokrętło, którym ustawiamy sobie, do czego chcemy dostroić nasze urządzenie DME. Tu akurat możemy tylko wybrać do NAV-ów. NAV1 w tej chwili mam, albo NAV2. Czyli jak wybierzemy NAV1, to znaczy, że DME jest dostrojone do WORA, jaki wybraliśmy na częstotliwości NAV1. Czyli w moim przypadku będzie to WOR ten w San Jose. I możemy odczytać, że do tego WORA w San Jose mam 6,7 mil morskich. Tu należy też mieć na uwadze to, że te mile, że ten dystans jest podawany nie względem Ziemi, ale względem naszego samolotu. Czyli jak lecimy wysoko, a radiolatarnia jest na Ziemi, no to jest ten dystans troszkę większy niż dystans względem Ziemi, tak? Bo wtedy jest to taki dystans skośny, można powiedzieć. No w tej chwili byłby względem Ziemi, bo ja się znajduję też na Ziemi samolotem, jeszcze nie wystartowałem. Tutaj mamy jeszcze pokazaną prędkość względem Ziemi, która też jest mierzona między właśnie radiolatarnią. I mamy też czas w minutach, za ile dotrzemy do tej radiolatarni, jeżeli byśmy lecieli do radiolatarni. I możemy sobie też przełączyć właśnie na NAV2. Tu zobaczmy, że dla NAV2 oczywiście teraz łapiemy sygnał z WORA tego w Auckland w tej chwili, bo taką mam częstotliwość na NAV2 nastawioną. No i do Auckland mam tam było chyba 30,6 mil morskich. Tutaj ten sygnał jest słabszy, bo tak, jest 36, bo ta radiolatarnia jest daleko, więc też widzimy, że to nam bardziej miga, tak, jeżeli te cyferki, jeżeli damy sobie NAV1, to widzimy, że ten sygnał jest ciągły, bo mamy lepszy sygnał, po prostu to podświetlenie dystansu jest ciągłe. I mamy jeszcze coś takiego jak hold, pozycja hold. I cóż to jest? Tutaj jak oczywiście na przykład damy sobie NAV1 i zmienimy częstotliwość, podmienimy częstotliwość na NAV1, no to też nam się DME zmieni, tak? Zmieni nam się teraz na tą częstotliwość, tak? Ale tutaj jesteśmy dostrojeni, nie wiem gdzie do czego, więc tutaj nie mam żadnego odczytu. Ale jeżeli sobie damy hold, na pozycję hold i zmienimy teraz częstotliwość, no, zmieniłem, to zobaczcie, że DME działa po staremu, że tak powiem, czyli działa na starej częstotliwości, jaką miał poprzednio ustawiony NAV, czyli działa dalej na częstotliwości 114.10. Dalej jest dostrojony do tego WORA 114.10, więc utrzymuje ciągle informacje względem tego WORA, w tym wypadku w San Jose. Tego. No. Więc tak działa hold. Wrócę tu sobie na 114.10. Tak działa hold na DME, żeby trzymał poprzednie częstotliwości, mimo że sobie wtedy zmieniamy je. Dobrze, także tutaj tyle. Myślę, że w tej chwili możemy wystartować, chociaż jeszcze nie nastawiłem sobie ciśnienia. Nastawmy sobie ciśnienie, pogoda.
Ciśnienie jest 990 hektopaskali. Ja tu mam w tej chwili w calach słupka rtęci, ale możemy sobie przytrzymać baro. I nam się zmienia na hektopaskale i dajmy sobie właśnie 990. OK, wróćmy na cale słupa rtęci. Jest to 29, 24, możemy to jeszcze sprawdzić. No, a powinno być 23, ale dobra. To tam niewielka różnica. Aha, i tutaj jeżeli chodzi o wysokość, to też dajmy sobie, dajmy sobie od razu 4000, żeby było. Zbijemy się na 4000. No i też nastawmy sobie ciśnienie tutaj do tego urządzenia. A tu już mamy nastaw dobry, 29 i 23. Ciśnienie mamy nastawione na wysokościomierzach. I jeszcze sobie ustawmy heading, którym będziemy lecieli, a będzie to heading właśnie taki sam jak kurs pasa, 310. Więc heading ustawiony. Dobrze, sprawdźmy sobie teraz jeszcze tutaj trymer, żeby był w pozycji take-off. OK, tutaj właśnie zawsze dobrze nie widać, ale OK, jest w pozycji take-off. Klap nie będę używał, klapy na zero, mamy długi pas. Więc teraz sobie wystartuję i będziemy przechwytywali radial 009. Więc zwalniamy hamulec i rozpędzamy. Dobrze, wystartowaliśmy. No teraz staram się utrzymać po prostu heading 310, ale możemy się posłużyć autopilotem. Włączmy sobie autopilota. Trzeba przytrzymać teraz AP troszkę dłużej. Dajmy heading. Dajmy prędkość VS. No niech się trochę rozpędzi. Dam mu na razie 500, niech się rozpędzi. I dobrze, rozpędza się. Więc mu troszkę podnieśmy mu na 800 stóp. I uzbrojmy sobie, dajmy arm, żeby było uzbrojone trzymanie wysokości na 4000 stóp, jak sobie wybraliśmy. Dobra. No oczywiście, jeżeli później chcemy sobie utrudnić zadanie, to możemy latać ręcznie, bez autopilota. No i teraz tak, wystartowaliśmy. Zobaczmy sobie naszą sytuację. Tutaj na mapce wystartowaliśmy. Lecimy sobie teraz, że tak powiem, po tej kresce i będziemy przechwytywali radial 009. Skąd będziemy wiedzieli, że będziemy już blisko tego radiala? To oczywiście będziemy wiedzieli po tym, że igła pionowa na naszym WOR-1 będzie tutaj się centrować. Ta igła pionowa będzie się zbliżała tutaj do centrum, do wyśrodkowania się. I naszym celem jest utrzymywanie tej igły w środku, po prostu. W tej chwili igła nie jest na środku, więc musimy lecieć w lewo. Ona nam wychyla się w lewo, więc mówi nam to leć w lewo. I my w sumie lecimy w lewo, bo my chcemy lecieć kursem tutaj 009. Więc można powiedzieć, że lecimy bardziej na lewo, tak? Bo lecimy kursem 310. Więc w końcu dotrzemy do tego radiala 09. I wtedy igła zacznie nam uciekać na środek, więc musimy wtedy wykręcać na nasz żądany kurs 9 stopni. Więc obserwujemy naszą igłę. Prędkość jest OK. Wzbijamy. Tu jest wszystko OK. Dobrze, tu minęliśmy już deszcz. No ale właśnie nie ma żadnej widoczności, więc w zasadzie naszym jedynym zadaniem jest opieranie się na naszych trzech wskazówkach nawigacyjnych. I czekamy, czekamy, aż zacznie nam się tutaj wskazówka poruszać do środka. Ok, mamy 1000 stóp do 4000, więc mamy alarm.
I idzie nam już wskazówka do środka, więc możemy powoli wykręcać na kurs nasz żądany 9 stopni. No, nawet dosyć szybko idzie ta wskazówka. Więc wykręćmy sobie, dajmy sobie na razie 9, to co chcemy. Ale prawdopodobnie przestrzelimy i nam wskazówka ucieknie w prawo. Tak, uciekła nam troszkę w prawo, to oznacza, że musimy lecieć bardziej na prawo niż 9 stopni, niż nasz żądany radial, więc wykręcę troszkę bardziej w prawo jeszcze, na przykład na 16, albo jeszcze dalej, dajmy 20. No i w tej chwili musimy podążać za wskazówką, tak? Jeżeli ona odbije w prawo, to musimy my też odbić w prawo, tak żeby w końcu wyregulować się na radialu 9 stopni. Ale co też możemy zrobić, to posłużyć się autopilotem i po prostu włączyć tryb NAV, który sam będzie nam utrzymywał tą wskazówkę teraz pionowo. No i ja tak właśnie zrobiłem, aktywował mi się NAV i teraz autopilot sam będzie mi tutaj regulował ten kurs, żeby utrzymywać wskazówkę tutaj tą w pionie i bardzo dobrze. Teraz zobaczmy WOR 2, już widzimy, że wskazówka na WORze 2 nam podchodzi też do środka, a WOR 2 to jest ten WOR w Auckland z radialem 114. Jak ta wskazówka nam się wyśrodkuje, to oznacza, że się zbliżamy już tutaj do tego radiala 114, a to oznacza, że zbliżamy się do tego punktu. No i widzimy, że wskazówka nam się tutaj środkuje. Tak, i wskazówka się wyśrodkowała. No i w tej chwili jesteśmy pewni, że jesteśmy w tym punkcie po prostu. Także nie musimy patrzeć na mapę, że tak powiem, na żywo. Możemy się orientować w ten sposób. Ja teraz jeszcze zmniejszę sobie miksturę. Patrzę na wskaźnik EGT. Złapmy pik na EGT. To jest temperatura spalin. Złapmy pik, czyli najwyższe wychylenie wskazówki. O, chyba tutaj. Nie, jeszcze idzie. Tak, to jest to, gdzie miałem ustawioną tą wskazówkę żółtą. Teraz dodam troszkę mieszanki, wzbogacę, żeby temperatura spadła. O, może za dużo. Wystarczy, że spadnie o jedną podziałeczkę. O, tak, teraz jesteśmy ustawieni z mieszanką. Przełączmy się teraz na częstotliwość tą 116 na NAV 2 i ustawmy sobie radial 229, czyli jesteśmy na WOR Manteca i 229 OBS 229, ok. I teraz naszym zadaniem jest obserwowanie tej wskazówki pionowej na NAV 2. Na radialu 229 z Manteki, czy jesteśmy teraz dostrojeni do tego i radiala 229. I jeżeli ta wskazówka pionowa nam się też wyśrodkuje, to oznacza, że jesteśmy dokładnie w tym punkcie tutaj, na skrzyżowaniu teraz radiali 229 i 009. No jak tu będziemy, to jest dla nas ważny punkt, bo wtedy odbijamy na NDB wedle ADF-a. Także teraz sobie troszkę polecimy tutaj i to trochę potrwa. Jesteśmy na wysokości 4000, alt jest trzymany, bardzo dobrze. Prędkość jest ok, obroty silnika ok. No i tu widzimy, jak się nam zmienia na przykład dystans do naszej radiotalni WOR 1. My w tej chwili oddalamy się od niej, więc ten dystans nam rośnie. Mamy też prędkość względem Ziemi, 122 węzły pokazane. Czyli jest troszkę więcej niż względem powietrza, więc to by się zgadzało. No i powoli ta wskazówka pionowa na WORze drugim nam się tutaj zbliża do środka, czyli powolutku zbliżamy się do naszego skrzyżowania dwóch radiali. No i widzimy, że wskazówka nam się wyśrodkowała, więc możemy teraz wykręcić na ADF-a.
Więc ja teraz. Musimy teraz dostroić sobie ADF-a do naszego kursu. Nasz kurs to jest. No, powinien być właśnie 9 stopni, więc ja tutaj sobie dostroję 9 stopni. OK, i widzimy odczyt ADF-a, że to jest 0,35. Więc powinniśmy lecieć na 0,35 stopnia. Ja teraz przejdę na heading i wykręcę na 0,35 mniej więcej. O, niech będzie tutaj. Dobrze, dam pauzę i zobaczmy na mapie, co się dzieje. Oznacza to, że dotarliśmy do tego punktu, tak, bo nam tutaj ta igła się wyśrodkowała na worze drugim, więc jesteśmy nad tym punktem dokładnie. Możemy być tego pewni, jeżeli sprawdziliśmy, że jesteśmy rzeczywiście dostrojeni do wora Manteca i do wora San Jose. I mamy przecięcie tych radiali, więc znamy naszą pozycję. Więc wykręcam teraz na NDB tutaj, na tą radiolatarnię. I teraz zobaczmy sobie, jak będzie wyglądało nasze podejście, co my tutaj teraz dalej wykonamy, tak? Co się stanie, jak teraz dolecimy do tej radiolatarni NDB. Tak, my sobie dolecimy mniej więcej z tego kierunku do tej radiolatarni NDB. To jest jednocześnie nasz Initial Approach Fix, czyli taki punkt początkowy dla procedury podejścia. Tu akurat są dwa takie punkty, tutaj jest drugi taki punkt. Też mamy India Alpha Foxtrot zaznaczone. No i tak, my sobie polecimy na tą radiolatarnię. Gdy będziemy się do niej zbliżać, to zobaczymy, że igła ADF zacznie nam uciekać o 180 stopni oczywiście, się przekręci. No jak się całkiem przekręci, to oznacza, że już minęliśmy ten punkt. Ale też jednocześnie zauważmy, że będziemy się zbliżać do lokalizera naszego lotniska. Czyli też zmienimy sobie częstotliwość na V1 na lokalizer. To jest 110,5. Ja chyba tam mam to ustawione. Nie, nie mam to ustawione. Więc sobie to ustawimy i będziemy też obserwowali igłę lokalizera. Jeżeli igła lokalizera nam się wyśrodkuje, to oznacza to, że osiągnęliśmy radial 255. To też oznacza, że musimy wykręcić, ale nie w lewo na lotnisko, bo tu jest lotnisko. My wykręcimy w prawo, w przeciwną stronę od lotniska na kurs 075. A to dlatego, że wykonamy sobie właśnie zakręt proceduralny. To jest właśnie podejście z zakrętem proceduralnym. Czyli będziemy lecieli kursem później 075. Następnie mniej więcej w punkcie foto, czy też futo, nie wiem jak to czytać, jak będziemy w tym punkcie, a skąd będziemy wiedzieli, że będziemy w tym punkcie, to możemy się posłużyć tutaj odczytem DME, tak? Czyli odczytem tutaj odległości w milach. Tu mamy podaną odległość 20.8 i to jest odległość od radiolatarni Echo Charlie Alpha, a to jest nasza radiolatarnia Manteca o częstotliwości 116. Ja rzeczywiście jestem już do tej radiolatarni podłączony, że tak powiem, częstotliwością, więc już nasz tutaj NDB będzie odbierał z tej częstotliwości, o ile przekręcimy się tutaj na NAV2. I właśnie to teraz zrobiłem. Więc jak będziemy w tej odległości 20.8, inaczej też mówiąc, to będzie mniej więcej 2 minuty drogi od punktu tego inicjacyjnego, czyli też od NDB Reiga. I wtedy wykręcimy sobie w lewo na kurs 003, tak jak tu mamy na mapie. Tak, wykręcamy w lewo i będziemy lecieli taką odnogą na kursie 030 mniej więcej 2 minuty. I po czym wykręcimy o 180 stopni na kurs 210, tak jak tu mamy na mapie. I dalej złapiemy już ILS-a na kurs 255. I tutaj już podejdziemy sobie do lądowania. Także tak wygląda zakręt proceduralny. Tu mamy jeszcze profil z boku, co też warto sobie zobaczyć, bo mamy tak, tu mamy punkt inicjalizacyjny, czyli ten nad radiolatarnią NDB i lecimy od lotniska kursem 075, tak jak tutaj. I możemy jednocześnie już zniżać na wysokość 3300, ale nie niżej. To podkreślenie pod liczbą mówi, że to jest minimalna wysokość, nie wolno nam zejść niżej. Gdyby była też kreska u góry, to by mówiło nam, że nie możemy wejść wyżej. Tutaj akurat możemy być wyżej, ale nie możemy być niżej niż 3300. No i tu wykonujemy ten zakręt proceduralny i zwracamy się na kurs 255. I tu już możemy zejść jeszcze niżej na 2800, ale też nie niżej. No i dalej przechwycimy glide slope'a tutaj i już zejdziemy sobie glide slope'em do lądowania. I tu mamy jeszcze landing minimums, czyli nasze minima wysokości decyzyjne. My będziemy kategorią A samolotu. Tak, samoloty są podzielone na kategorie wedle tam prędkości. Nasza Cessna to będzie kategoria A.
Im szybszy samolot, tym wyższa kategoria, na przykład Boeingi i tam Airbusy to będą kategorie C bardziej. Patrzymy, jakie podejście wykonujemy. Ja podchodzę ILSM-25R i tutaj w zasadzie dla każdej kategorii mamy te same minima, czyli u mnie to będzie 597 stóp nad średnim poziomem morza, albo inaczej 200 stóp nad lądem, nad terenem, więc ja nie mam wysokościomierza radarowego wcześniej, więc nie posłużę się tutaj wartością 200, ale mamy zwykły wysokościomierz, który właśnie jest dostrojony do ciśnienia względem średniego poziomu morza, więc na wysokości 597 stóp, jak nie będziemy widzieli lotniska, to musimy wykonać odejście na drugi krąg. Nie możemy lądować, tak? Musimy zaniechać lądowanie. A jak będziemy na tej wysokości widzieli lotnisko, to możemy podchodzić do lądowania. No i mam nadzieję, że będziemy lotnisko widzieli. Czy coś tu jeszcze? No też warto wiedzieć, że tu mamy takie ograniczenie, że nie możemy polecieć dalej niż 10 mil morskich od radiolatarni NDB. Tu mamy też informację, pozostań w tam promieniu 10 mil morskich. Więc wykonując cały ten zakręt proceduralny, no nie możemy się oddalić dalej niż 10 mil morskich po prostu. Także dobrze, ja teraz sobie lecę sobie do tej radiolatarni. Poustawiajmy sobie jeszcze częstotliwość ILS-a 110,5. Odpauzujmy 110,5. Mogę już sobie to aktywować. Widzimy, że jest aktywowane. Ok, mógłbym też może wykręcić jeszcze bardziej w prawo lekko, bo widzimy, że igła ADF-a nie jest idealnie w prawo, znaczy nie jest idealnie nie w prawo, tylko na środku, bo idealnie na środku oznacza, że lecimy idealnie do radiolatarni. ADF, no mogę troszkę wykręcić w prawo, ale też jak ta igła zacznie nam już uciekać, bo będziemy zbyt blisko, to oczywiście nie gońmy jej, bo to jest naturalne, że ona zacznie nam się odchylać. Ja już tak myślę, mogę sobie zostawić tak jak jest teraz. Chyba, że jeszcze bardziej troszkę w lewo sobie skręcę. Ok. Teraz skupmy się na igle pionowej do naszego ILS-a. Teraz jesteśmy dostrojeni, tak, do ILS-a. I jeżeli igła pionowa zacznie nam się środkować, iść do środka, to znaczy, że zbliżamy się do naszego radiala 255, a tym samym będziemy wykręcali, ale nie na 255, tylko na 075, czyli będziemy lecieli odwrotnie. To też oznacza odwrotną nawigację wedle WOR-a, co zaraz zobaczymy. Dobrze, na razie lecimy sobie do NDB. Tu jeszcze glide slope nam się aktywował, ale na glide slope'a nie patrzymy już na razie w ogóle, bo jeszcze nie podchodzimy do lądowania. Za oknem mleko, nic nie widać. Dobrze, ADF nam lekko ucieka już, ale jeszcze spokojnie, nie gonimy go już, lećmy tym kursem, jakim lecimy. On zacznie nam i tak uciekać coraz bardziej. Przygotujmy się też na wykonanie zakrętu na 0,75, tak? Czyli to będzie, no, to będzie tutaj dokładnie. Więc przygotujmy się, że będziemy musieli tutaj wykonywać zakręt. Jestem w trybie heading, więc OK. Także igła ADF ucieka nam coraz bardziej, co jest oznaką zbliżania się do radiolatarni. I powinniśmy też zauważyć, że igła środkowa też zacznie nam, znaczy pionowa też zacznie nam iść do środka. Myślę, że powoli mógłbym chyba już wykręcać, bo rzeczywiście ADF mocno ucieka, więc już troszkę zacznę wykręcać na nasz żądany kurs 07. O, igła środkowa tutaj pionowa, znaczy też idzie do środka. Więc bardzo dobrze. Tak, ADF prawie całkiem się już obrócił. Idziemy na... O, za dużo, 0,75 przecież miał być, dobra. Także przestrzeliłem troszkę, musimy odbić w lewo. Teraz lecimy odwrotnie, to znaczy
lecimy odwrotnie do ILS-a, czyli jak igła nam się wychyla w prawo, to my musimy lecieć w lewo. Więc teraz takie są zależności. Inaczej na autopilocie moglibyśmy włączyć tutaj REV, czyli tryb odwrotny. Ale ja nie będę go włączał już, ja sobie polecę tutaj, zresetuję sobie tutaj timer. Też jest ważne, zresetujmy timer, około 2 minut będziemy lecieli, albo tutaj pamiętajmy, że jestem na NAV 2 w DMI, co oznacza, że przy 20.8 będziemy przy punkcie FUTO, co też jest ważne. Troszkę dużo rzeczy naraz się teraz będzie działo. Albo mniej więcej około 2 minut, to wtedy będziemy wykręcali na 030. Czyli teraz lecimy już tą odnogą i będziemy patrzyli, czy jesteśmy na FUTO. 28 musimy być na dystansie przy DMI. Także do tego się przydaje DMI. Muszę odbić bardziej w prawo, bo widzicie, że ta strzałka mi odbiła, wskazówka odbiła mi w lewo. Odbiję na 80 w prawo. Tu mamy dystans 20, 24. On się zmniejsza i bardzo dobrze. Dobrze, heading mam 80, niech tak już będzie. Ta strzałka, wskazówka mi troszkę nie idzie, ale... Ale za chwilę będziemy wykonywali zakręt na 030. Tak, czyli dokładnie tutaj na trójeczkę sobie skręcimy. No jest 20.9, zaraz będzie 28 i to jest około 2 minut i by się zgadzało, lecąc oczywiście odpowiednią prędkością 110 węzłów, więc ja wykręcam już w lewo na 030, bo mniej więcej jestem już przy punkcie FUTO, więc wykręcamy sobie na 030, czyli wykonujemy już ten zakręt tutaj, 030, jesteśmy nad tym punktem mniej więcej, wykręciliśmy. Tutaj patrząc na profil możemy też zobaczyć, że możemy już zniżać na 3300, czyli tak sobie zróbmy. Aha, tu sobie zresetuję czas. Będziemy lecieli kursem 030 przez 2 minuty, więc sobie zresetowałem czas, żeby to widzieć. I wysokość 3300. Możemy zejść na 3300, tryb VS, w dół dajmy na 500 stóp na minutę. Zmniejszmy ciąg, żeby nie rozpędzić się za bardzo. Dobrze, lecimy sobie kursem 030. Bardziej by było tak. No i dobrze, mamy już prawie minutę. Jeszcze drugą minutę sobie polecimy tym kursem. Prawie jesteśmy na 3300, więc zaraz autopilot powinien nasz lot wypoziomować. Tak, dodam troszkę ciągu teraz. Dobrze, jest 3300 i alt się załączył. Dobrze, na 3300. Mamy prawie 2 minuty i wykręcimy w prawo na odwrotny kurs 210. Dobrze, mamy 2 minuty, więc wykręcam w prawo na 210. Dobrze, jest 210. No i teraz będziemy przechwytywali ILS-a na kurs 255. Czyli już tutaj sobie wykręcamy.
Jak będziemy lecieli już na 2.5.5, będziemy mogli zniżyć do 2800. Dobrze, także na razie gdzieś tu wykręcam i będziemy lecieli teraz kursem. No jeszcze nie, jeszcze wykręcamy. No i teraz skąd będzie wiadomo, że będziemy już na radialu 2.5.5, no to oczywiście patrzymy na igłę pionową teraz tutaj też ILS-a. Jesteśmy już dostrojeni do ILS-a, więc patrzymy na igłę pionową. Jak się to zacznie nam centrować, to znaczy też, że radial nam się zbliża i musimy wykręcać na 2.5.5, czyli dokładnie tutaj na ten kurs. Więc czekamy sobie jeszcze trochę. Dobrze, jesteśmy na 2.1, może zresetuję sobie też licznik, bo mniej więcej po 2 minutach powinniśmy być na radialu 2.5.5. Troszkę dam jeszcze, wzbogacę mieszankę trochę, bo jesteśmy już niżej. Staram się tu utrzymywać 110 węzłów, a to dlatego, że wedle właśnie tego poradnika przy takiej prędkości był czas liczony. Ale już widzimy, że mi wskazówka idzie, więc wykręcam powoli na 2.5.5. Mam teraz 2.4.5. No i teraz też możemy po prostu trzymać tą wskazówkę ręcznie w pionie, to znaczy jak ona się odchyla w lewo, to musimy ją gonić i też zakręcać w lewo, jak idzie w prawo, to musimy lekko korygować w prawo, albo możemy włączyć sobie już nawa. Na razie nawa, bo jeszcze nie mamy glide slope'a, więc po prostu naw sam będzie nam już trzymał tą igłę pionową. I możemy zejść na 2800. 2800 VS minus 500 sobie dajmy. 500 stóp na minutę w dół. Troszkę ciąg odetnijmy, żeby nam się nie rozpędził za bardzo samolot. No i co się dzieje, to właśnie to, że już lecimy tutaj sobie na 255. Tak, jesteśmy przed punktem tutaj. Przed tym NDB jeszcze jesteśmy, bo wskazówka nam pokazuje do przodu na ten punkt, więc bardzo dobrze. Wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy i co się dzieje. A, to jeszcze możemy sobie włączyć markery, żeby nam tutaj piszczały. Na audio, dobra. Dobrze, schodzimy na 2800, tak, i czekamy na glide slope'a jeszcze. Dobrze, już dam też pełną mieszankę, wzbogaconą w pełni, bo już schodzimy dosyć nisko. Ok, samolot wyrównał na 2800 stóp, jest alt utrzymywany, nav aktywny, wszystko dobrze, czekamy na glide slope'a. Ale jeszcze już jesteśmy przed punktem NDB. Zostawię troszkę większy ciąg, ale nie dużo większy. Ok, widzimy, że mi się glide slope aktywował już. Tak, załapał częstotliwość. Ale jeszcze jesteśmy przed tym punktem, więc tak, jeszcze AD wskazuje nam do przodu. Tu możemy, jak chcemy, ustawić sobie kurs też 2.5.5, ale nie jest to wymagane, bo przy ILS-ie Omni Bearing Selector niczego nie zmienia. O, 2.5.5.
No i jak nam glide slope idzie w dół, jesteśmy pod ścieżką, bo wskaźnik jest u góry, to znaczy, że jesteśmy pod ścieżką. I po prostu teraz czekając na stałej wysokości 2800, my w końcu przetniemy ścieżkę schodzenia i właśnie zbliżamy się do niej. Więc aktywuję sobie teraz approach na autopilocie, żeby nie robić tego ręcznie. Jest glide slope uzbrojony. No jak podejdziemy do ścieżki, to glide slope zostanie aktywowany i zaczniemy zniżać automatycznie. A latając ręcznie, to oczywiście musimy sami pilnować też dwóch teraz igieł pionowej i poziomej, tak żeby były idealnie na środku. Jeżeli pionowa igła ucieka w górę, to musimy lecieć bardziej do góry, albo po prostu wypoziomować lot i poczekać, aż sama igła podejdzie. A jak igła nam ucieknie za bardzo w dół, no to musimy nurkować. Dobrze, glide slope aktywowany. Także autopilot już sam mi teraz utrzyma. Trzyma ścieżkę. Jeszcze jesteśmy przed punktem ADF, znaczy NDB. Jeszcze jesteśmy ciągle przed tym punktem, jeszcze go nie minęliśmy. Także jesteśmy mniej więcej może gdzieś tutaj. O, mamy marker, ale nie widzę światełka. Ale aktywował nam się marker. Też mi się włączył alert, dlatego że minęliśmy 3000, znaczy 300 stóp od zadanej wysokości. Też zobaczmy, że ADF mi się przekręcił. To oznacza, że właśnie jesteśmy nad tym punktem i dlatego aktywował mi się też outer marker. Także minęliśmy już ten punkt i lecimy sobie dalej. O, ja się za bardzo rozpędziłem. Zagadałem się. Także zejdźmy z trochę ściągiem w dół, żeby nie lecieć tak szybko. Tutaj nic nie widać za oknem, więc nie ma sensu patrzeć na razie jeszcze na zewnątrz. Wysokość 2000 i schodzimy dalej. Dobrze, muszę wytracić prędkość, żeby klapy móc wysunąć. Dobrze, coś już tam widać, widać ziemię. Dobrze, wysunę klapy. Klapy w dół na pierwszą pozycję. 10 stopni to jest, tak? No i klapy w pełni wysuwamy, pamiętajmy, tylko na białym łuku, jeżeli jesteśmy z prędkością, czyli poniżej 85 węzłów, tak jak teraz mam poniżej 85 węzłów, więc mogę w sumie dać już klapy na maksa w dół. No i teraz dobrze było tak utrzymywać, może 70-75 węzłów, albo nawet mniej. Dajmy już pełne klapy. Podchodzimy do 1000 stóp wysokości. Tu już widać troszkę ziemi przede mną. Lotniska nie widać jeszcze. Widać księżyc za to. Ciekawe. Dobrze. Podchodzimy dalej. Prędkość 70 węzłów. No i teraz uważajmy na wysokość decyzji, czyli tam było około 590 chyba 7. Tak, jak dobrze pamiętam. Tak, 597 stóp. Powinniśmy widzieć lotnisko. Jeżeli nie, to musimy zaniechać lądowania. A ja na razie jeszcze nic nie widzę.
Dobrze, 700 stóp. O, i mamy światła naprowadzające. Więc jesteśmy chyba uratowani. Tak, mamy naprowadzanie na pas. Mamy marker. I jest pas widoczny, więc lądujemy. Wyłączmy autopilota. No, przycinki, nie przycinać mi teraz. Dobrze. I hamujemy. Nie tak ostro. Dobrze, zjedziemy tam drugim zjazdem. No i udało się. Udał się cały przelot wedle instrumentów. Zauważcie, że w ogóle nie skorzystałem z mapy dostępnej we Flight Gear, która by nam pokazywała pozycję samolotu i... O, wyłączyłem silnik. Za niskie obroty. I właśnie dlatego specjalnie z niej nie korzystałem, żeby tutaj opierać się tylko na wskaźnikach naszych tutaj, na naszych worach i ADF-ie. A teraz w sumie możemy sobie zobaczyć naszą trasę przelotu. Tu właśnie jak sobie wybierzemy Fly History, to widzimy naszą trasę przelotu. Może powiększę to okno. O. Tak, i widzimy, że wystartowałem z tego lotniska, leciałem wzdłuż pasa po prostu kursem, tam było 310. Tutaj przechwyciliśmy radial 9 od tego wora. I tu skierowałem się na ten radial. Tu gdzieś po drodze mieliśmy to skrzyżowanie z radialem z Auckland, ale lecieliśmy dalej radialem 09 i tu jest kolejne skrzyżowanie, tak, czyli to jest właśnie to skrzyżowanie, po którym, czyli przecięcie się radiala tutaj z Manteca i po tym skierowałem się już na NDB, tutaj to jest to NDB LV zaznaczone. Czyli tu widać, że wykręciłem właśnie na ten kurs do NDB. I tu przy NDB wykręciłem na radial 075, czyli odwrotny kierunek ILS-a. I lecieliśmy odwrotnie do ILS-a. No tu troszkę headingiem manewrowałem ręcznie, więc troszkę krzywo mi to wyszło. No i tutaj mamy punkt FUTO. Rzeczywiście to jest skrzyżowanie. Skrzyżowanie też od tego radiala z Manteki. No i mniej więcej przy tym punkcie rzeczywiście wykręciłem na 030, czyli na ten kurs, czyli tu był FUTO. Tu był FUTO i wykręciłem na 030. I tu leciałem około 2 minut, po czym wykręciłem na 120, znaczy na 210, tak, tu wykręciłem na 210 i tutaj już złapałem localizer na lotnisko. I już lecieliśmy sobie tutaj kursem 255 na lotnisko. Gdzieś w tym może punkcie złapaliśmy ILS-a, glide slope'a i zaczęliśmy schodzenie. I wylądowaliśmy. Także tak wyglądał nasz przelot. Teraz możemy go sobie w pełni też zobaczyć, tą trasę przelotu. Także to jest bardzo fajne, bardzo fajna zabawa, latanie tutaj wedle instrumentów, gdzie no, musimy ufać temu, co robimy, musimy ufać naszym instrumentom też po trochu. Oczywiście warto też temu nie ufać i kontrolować się zawsze, czy jesteśmy tam, gdzie myślimy, że jesteśmy i czy rzeczywiście jesteśmy dostrojeni prawidłowo do wszystkich worów. Możemy odsłuchiwać kod Morsa, żeby się upewnić. Jeżeli latamy na szklanym kokpicie, to tutaj Glass Cockpit, na przykład Garmin 1000, pomaga nam o tyle, że wyświetla przy częstotliwościach kody, identyfikatory danych worów czy radiolatarni NDB, więc wtedy nie trzeba odsłuchiwać kodów Morsa. Także zobaczyliśmy sobie, jak działa
odbiornik ADF i jak tutaj nawigować ADF-em. Prosta nawigacja, też już przestarzała i często wycofywana, jeżeli chodzi o ADF-y i na przykład na tym lotnisku już ten ADF został usunięty, tak? Znaczy ta radiolatarnia NDB została usunięta. I już nie można wykonać tego zakrętu proceduralnego przy podejściu do lądowania na tym lotnisku. No i zobaczyliśmy jeszcze sobie, jak działa DME po trochu. Tutaj raz nam się przydało przy odmierzeniu właśnie dystansu 20.8, żeby wiedzieć, że jesteśmy na punkcie FUTO. Także tak działa też DME, że możemy sobie odczytać dystans do wora. No i tyle. Zobaczyliśmy sobie fajny przelot. Warto sobie poczytać też ten podręcznik we Flight Gear, żeby zobaczyć, jak tam dokładnie został ten przelot opisany, bo tam było może troszkę więcej niuansów wyjaśnionych. Żeby się szkolić, żeby sobie ćwiczyć, możemy teraz wykonać drugi raz taki lot, ale już bez autopilota, tylko na przykład używając sobie tutaj, tak, sterując wszystko ręcznie, ewentualnie tylko wspomagając się w niewielkim stopniu autopilotem. No i później możemy też sobie włączyć większy wiatr, tak? Na przykład 15 węzłów sobie ustawić i zobaczyć, jak wiatr wpływa na nasz kurs, na nasze tutaj nawigowanie. Także jest tutaj co ćwiczyć. Dzięki symulatorowi możemy tutaj właśnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dobrze, nagadałem się, także to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć Wam.